Hej kochani, dziś tak bardzo z bliska, ze wszystkimi niedoskonałościami na twarzy i tak dalej, bo będzie Get Ready With Me i chcę zrobić Get Ready With Me pędzelkami tymi owalnymi, które Wam ostatnio pokazywałam w polu i prosiliście mnie o test tych pędzli, żeby sprawdzić, czy one się do czegoś nadają, więc dziś Wam je pokażę w akcji. Nie będę używać innych urządzeń, żadnych gąbek, żadnych standardowych pędzli, które mam tutaj. Będą tylko i wyłącznie takie pędzle owalne. Link do filmu z haulem macie na dole, możecie do niego wrócić i zobaczyć, jakie otwierałam. Kosztowały grosze, chyba około 12 dolarów, 10-12 dolarów, coś takiego za cały komplet. Jest ich tu naprawdę dużo, są tu pędzle do wszystkiego, także zaczynamy. Jeszcze mały przerywnik. Jeżeli chcecie zobaczyć zwycięzców konkursu TEP Edukacja, to zapraszam na ich Facebooka, link macie w opisie. Zacznijmy od korektora pod oczy. Mam tutaj Smashbox Studio Skin 24 godziny w kolorze Light Natural. I nałożę sporą ilość pod oczy i tu wokół nosa. I będę to rozcierać takim mniejszym pędzelkiem. One tutaj z tego co widzę nie mają żadnych oznaczeń, no ale taki mniejszy właśnie z tego zestawu. Ale to jakiś mięciutki. Dziś chcę zrobić naprawdę kryjący taki niedoskonałości makijaż, także będę nakładać produktów troszeczkę więcej. No dobrze, produkt bardzo szybko mi się rozprowadził i teraz chciałabym użyć po raz pierwszy tego żelowego podkładu Specify w kolorze 030. Zobaczymy, jak się sprawdzi. On jest w słoiczku. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie to dobry produkt. Wygląda tak. Ma mieć takie w miarę naturalne wykończenie. Zobaczymy. I nałożę go sobie tym samym pędzelkiem. Po prostu zrobię takie kropki na twarzy. I teraz wezmę sobie trochę większy pędzelek, który będzie, wydaje mi się, trochę lepszy do rozprowadzania podkładu na większych powierzchniach skóry. To słońce wychodzi. W końcu, bo padał deszcz cały dzień. O nie! Okej, światło nam się uspokoiło i wszystko już chyba widać. Podkład jest bardzo fajny, delikatnie nawilżający. Zobaczcie, nie odcina mi się od skóry. Kolor ma naprawdę ładny. Nawet nieźle sobie poradził z niedoskonałościami, ale chcę je jeszcze bardziej zakryć, więc użyję teraz korektora. I korektor to jest ten, który był w moich ulubieńcach, z MUA Pro Base w kolorze Natural. I nakładam go bezpośrednio na zmianę i będę go zaraz blendować. I biorę jeszcze raz ten mały pędzelek i po prostu wklepuję sobie ten korektor, tak jakby wstukuję w moją skórę. Jak chcecie nimi nakładać właśnie korektor, to lepiej tak sobie wtłaczać w skórę, niż pocierać, bo wtedy ścieracie jakby produkt i rozprowadzacie go dalej. Ale jestem bardzo zadowolona z efektu. Ta mała szczoteczka, pędzelek dobrze sprawdza się do korektora, a ta duża właśnie dobrze do pudru. Teraz jeszcze zanim sobie upudruję buzię, to nałożę róż. Róż mam w sticku z MUA. To jest po prostu ten rozświetlający róż. I tutaj na sam środek, na same szczyty nakładam ten róż. I używam tego samego dużego pędzelka. To jest też taki fajny trik, żeby dobrze rozblendować produkt. Jeżeli macie tutaj resztkę podkładu i chcecie rozblendować kremowy produkt, on się naprawdę ładnie wtopi w skórę, kiedy ten pędzelek był wcześniej używany i nie widać żadnych przejść. I efekt jest bardzo delikatny. Czas na puder użyję sobie mojego pudru z Clinique w kolorze 02 Neutral Fair. I to jest ten puder w zielonym opakowaniu. Almost Powder Makeup. Użyję największej szczoteczki, największego pędzla, większy od tego do podkładu. I po prostu nakładam bezpośrednio. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Oczywiście najwięcej na nos i na strefę T, bo tutaj najszybciej się świecę. Ale omijamy też róż. Dobra, to było bardzo szybko i to mi się podobało. Raz, dwa, utrwalony makijaż. Bardzo fajny pędzelek. Teraz bronzer, mój NARS Laguna. Wezmę ten sam pędzel. Nie robię dziś mocnego konturowania. Chcę po prostu ubrązowić sobie tutaj w tym miejscu policzek, ocieplić troszeczkę cerę. I teraz wezmę sobie mniejszy pędzelek i nałożę troszeczkę tego bronzera na nos, żeby go wykonturować tak delikatnie. No i też można to zrobić raz, dwa. Widzicie. I znowu wychodzi nam szalone słońce. Rozświetlacz MUA Undress Your Skin w kolorze Pink Shimmer. Uwielbiam ten rozświetlacz i też nałożę tym samym pędzlem. O wow. Czy to ten pędzelek, ta szczotka faktycznie tak pakuje ten produkt na naszą skórę. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobała aplikacja produktów i sypkich, i mokrych do twarzy, naprawdę.
te pędzelki świetnie się do tego sprawdzają. Teraz zobaczymy, jak sobie radzą z cieniami i z innymi produktami. Myślę, że nie będziemy szli na łatwiznę i użyję dziś palety Jeffree Star i wezmę sobie po prostu taki mniejszy pędzelek. Zobaczymy, jak nakłada się cień. Najpierw nałożę sobie cień ten przejściowy, Courtney. Z cieniami może być trudniej, bo wiecie, cienie się osypują i też nie można ich nakładać tak wszędzie, tylko bardziej precyzyjnie. Także ten cień Courtney idzie na praktycznie całą powiekę jako taki kolor bazowy. No, jest to duży pędzelek do cieni. No muszę powiedzieć, że ten sposób aplikacji nie był zbyt precyzyjny. Teraz użyję China White, czyli najjaśniejszego koloru w palecie i takiego małego, okrągłego pędzelka z zestawu. Tylko właśnie wybrałam okrągły, a nie płaski i nałożę tutaj miejsca, które chcę rozświetlić. Teraz wezmę sobie kolor Rich Beach, bo ciężko się nakłada, powiem Wam szczerze, i nałożę tutaj na środek powieki. Przydałby się taki pędzelek pośredni, bo ten jest trochę za mały. Ten jest chyba trochę za duży, zaraz zobaczymy. O nie, ten jest lepszy faktycznie. Ale pędzelki nie są zbyt przyjemne dla oczu. One fajne są do twarzy, takie konkretne, ale jeżeli chodzi o oczy, to nie jestem fanką. O nie, osypał się. O nie, i teraz mam złoto w środkowym kąciku. No muszę Wam powiedzieć, że nie jest to zbyt proste. Teraz cień Confession, taki bardziej brązowo-burgundowy tutaj wewnętrzny kącik. I znowu tym małym się tak dziubię, a tym dużym rozprowadza się nierówno. Ale mi się tu osypało. I znów nie jest to zbyt proste zadanie. No muszę Wam powiedzieć, że nie jestem zachwycona tym nakładaniem cieni. Teraz użyję czarnego cienia, ale najpierw go zmoczę. Użyję sobie do tego celu odrobinę mgiełki z mła. Zmoczę sobie ten malutki pędzelek właśnie do kresek. I cień czarny, czyli Black Rainbow. Chciałabym, żeby był taki bardziej napigmentowany i żeby się tak nie sypał. Zobaczymy, czy uda mi się nim zrobić kreski. Nie wiem za bardzo, jak trzymać ten pędzelek. W tą stronę jest łatwo, ale w tą już średnio. No ja z kółki raczej tego nie zrobię. Powiem Wam szczerze, wychodzi to słabo, o nie. Dobrze, będziemy mieć taką może rozmazaną jaskółkę. Nabiorę sobie jeszcze odrobinę tego cienia burgundowego Confession i spróbuję rozmyć tę linię, bo linia mi wyszła słaba i teraz będę udawać, że to był zamierzony efekt, żeby linia była taka, wiecie, rozmazana. No nie wygląda to źle, ale nie wygląda to jakoś super. Powtarzam czynność, znowu moczę pędzelek w czarnym cieniu i trzymajcie kciuki. Oj, rzeźbie tu rzeźbie, słuchajcie. Wracamy na to, żebym już przestała rzeźbić i zostawiła tak, jak jest i przykleiła rzęsy. Może jeszcze dołożę sobie tylko palcem, to będzie trochę oszukiwanie. Dołożę sobie tego złotego, co nam odwróci uwagę od nierównych kresek. Jakie dobre rady Wam daję, co? Odwróćmy uwagę od nierównych kresek. Dołóżmy więcej złota. I teraz muszę przyznać, że naprawdę mi się podoba. Przyszedł czas na rzęsy. Rzęsy też ratują sytuację. Rzęsy mam dziś z Morphe. Numer 43 są takie długie i takie piękne, zalotne. Nie mam tu niestety żadnego kleju. Rzęsy zdecydowanie uratują dzisiejszy makijaż. No piękne, o wow. Wiem, że słońce mnie teraz prześwietla, ale czuję teraz dolne rzęsy. They will benefit. Czy wy też uważacie, że rzęsy uratowały ten makijaż? Ja tak uważam. Dobra, kochani, przechodzimy do brwi i też mam nowy produkt, bo do brwi mam dzisiaj Brow to Go z Whitening Lighting. Whitening Lighting, tak się nazywa. Ale to jest ogólnie Gerard Cosmetics tutaj. Wszyscy na YouTubie tego używają i chciałam tego spróbować. Mam tu dołączony pędzelek, ale nie, użyję dziś pędzelka, który mam tu. Pędzelek taki, który mogłam używać też do linii, ale zostawiłam go właśnie do pudru do brwi. Najpierw tym pędzelkiem przeczeszę sobie moje własne brwi. Teraz, słuchajcie, nałożę może ten jasny cień środkowy. Fajne lusterko takie podłużne, tu jest idealne do malowania. Tutaj dalej użyję ciemniejszego cienia. Słuchajcie, wszyscy na YouTubie mówią, amerykańskim, że to jest najlepszy cień do brwi.
prostu jest jeden wielki szał. I nie powiem, ale pudru używa się bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Ale brwi póki co wyszły mi trochę krzywe. Trochę duże mi te brwi wyszły. Tymi cieniami. Wiecie, nie mam tu żadnej kredki, żeby to sobie rozrysować. I tak cieniuję i widzicie, wyszły jakieś bardzo duże brwi, ale w ogóle są takie bardzo miękkie jakby na brwiach, nie wiem jak to opisać. I teraz wosk i też nałożę go sobie tym pędzelkiem, ale tylko tutaj przeczeszę w te miejsca, gdzie mam włoski, nie na skórę, o, tylko tyle. Trzeba uczesać włoski, żeby się przykleiły i nigdzie nie ruszały. No muszę wam powiedzieć, że te brwi mi się podobają i nawet przyjemnie mi się tym nakładało. Te cienie są bardzo fajne. Chyba się polubimy. Nie robię zwykle takich mocnych brwi, ale myślę, że do tego makijażu oczu akurat pasują. Mam takie duże rzęsy, że mogę mieć duże brwi. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do ust. I wprawdzie chciałam dziś zrobić różowe usta, ale to byłoby za dużo, więc robimy usta bardziej nudziakowe. Wybieram MACA Retro Matte Liquid Lip Color w kolorze Back in Vogue. I taki mały pędzelek, który jest z kolei ścięty. On nie jest taki zaokrąglony jak ten do oczu. I nakładam kolor bezpośrednio z aplikatora. Zobaczymy jak wyjdzie. Ale fajnie mnie tak łaskoczy jakby w usta. Czy trochę mi się robi smug, powiem wam. Muszę jeszcze raz lepiej go rozsmarować. Aplikacja bardzo przyjemna, ale nie wyrysujemy sobie takich, wiecie, idealnych ust tym pędzelkiem. Jeszcze nałożyłam sobie troszeczkę rozświetlacza tu w wewnętrznym kąciku i podłukiem brwiowym. Kochani, mój makijaż szczotkami jest skończony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przy okazji pokazałam wam kilka nowych kosmetyków, nowości w mojej kosmetyczce. Napiszcie mi, co sądzicie o tych szczotkach. Odsyłam was do filmu Kretki, która też zrobiła podobny film, właśnie taki makijaż. Także zobaczcie, jak Krecia sobie poradziła i napiszcie mi, co sądzicie. Moje zdanie jest takie, że te szczotki, pędzle są fajne, jeżeli chodzi o te do twarzy, te większe. Natomiast te mniejsze, no nie zakochałam się w nich i raczej ich nie będę używać do oczu. Jak widzicie, miałam trochę problemów z nakładaniem cieni, ale efekt ogólny i tak jest dobry. Mam, tak jak mówiłam, uratowały nas rzęsy. Także jeżeli lubicie takie testy, zostawcie mi kciuki do góry. Jeżeli lubicie, jak testuję nowości, pokazuję wam różne nowości, sprawdzam dla was różne rzeczy. Mam nadzieję, że to docenicie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!